Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj spróbuję zrobić spawner krówek. Jedną chwileczkę, bo siebie słyszę. Tak, mam włączone tutaj Twitch. Dobra. Okej, już jestem. Jakieś plany na ten spawner krówek już mam, ale czy wyjdzie, to nie wiem. Najpierw muszę wziąć materiały i zrobię go w podziemiach. Myślę, że jeszcze sobie zrobię do tego jakiś później wagonik, ale to następnym razem, żeby przywoził skórę i ewentualnie mięsko na górę tutaj. I może przeznaczę na to specjalnie jakieś skrzyneczki. Tego jeszcze nie zaplanowałam, ale najpierw trzeba wziąć materiały. Materiałów tutaj mam sporo, jeżeli chodzi o świerkowy pień i w końcu chyba trzeba by było go po prostu wykorzystać. Z tym, że jeżeli wezmę lawę, no to mi to wszystko spłonie. Nie, to zły pomysł, to bardzo zły pomysł. Może coś innego tym razem. Tu mam dużo diorytu, to mogłabym to wziąć. Do tego na pewno lejki będą mi potrzebne i to chyba w sporej ilości. Zaraz zobaczę, czy coś tutaj mam. Jedną chwileczkę. Już. Czy ja coś tutaj mam? Nie, zdecydowanie nie, ale może tutaj coś będzie. Nawet trzy są, ale to zdecydowanie za mało. Jeszcze coś spojrzę tylko. Nie, to mam wyłączone. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. O, jeszcze jest sporo żelaza do przepalenia. Dobra, to mam. Do lejów chyba będę potrzebowała jeszcze skrzynki. No i trochę też ich mam. Także nie jest źle. Na pewno skrzynki ogólnie też będą mi potrzebne jako zbieracz produktu. Ale... Dobra, to sobie na razie tyle zrobię. Nie wiem, czy aż tyle będzie potrzebne. Na pewno będą mi potrzebne jeszcze tłoki. Tu mam 7 tłoków. A mnie tak naprawdę będzie potrzebne 5 chyba. Z tym, że powinnam mieć lepkie te tłoki. Dobra, wezmę 6. Czy da się coś jeszcze z tym zrobić? Chyba tak. Bo nie pamiętam, jak się robiło lepkie tłoki. Czy to się dodawało tylko te zielone glutki? Slimy? 4 mam. Plus jeszcze cały blok. A, szlam. dobra. Czy ja będę mogła zrobić lepki tłok? Mogę zrobić. To znaczy, że fajnie, że jest tu 4 i jeszcze je... A, 4. Jeden sobie rozłożę i jeden jeszcze wezmę, zrobię sobie lepki. Na wszelki wypadek szlam sobie jeszcze wezmę, bo może jeszcze zrobię więcej tych... A, co jeszcze potrzebuję? Płytki naciskowe. To też na pewno. Gdzie tutaj... Czy ja mam jakieś płytki naciskowe? A może zrobię z tego samego, co tutaj mam materiał, tylko zobaczę, czy czasem nie mam już płytek naciskowych z diorytu. Nie, nie mam. Dobra. Będę mogła z tego zrobić? Ciężka, wagowa płytka naciskowa. Z czego to zrobię? Nie, tego stoję, nie chcę. No nie, nie mogę zrobić z diorytu. Dobra, to trzeba być jeszcze czego innego. Może z kamienia? O, i to jest bardzo dobry pomysł, bo kamienia to ja mam mnóstwo właśnie na dole. I chyba to wykorzystam. Dobra, nie wiem, czy wszystko wzięłam. Najwyżej będę się wracać. Dobra. Troszkę już sobie zaznaczyłam, w jakim mniej więcej czanku bym miała to zrobić. Dobra, niech będzie na dzień. Bo nie mogę sobie pozwolić na dalsze przesunięcie tutaj. O, na tym czanku muszę mieć tutaj konkretnie, bo dalej mam zwierzęta i one mogą się po prostu przez to nie spawnować, jakby były na tym samym czanku z innymi zwierzętami. Dobra, to tutaj trzeba troszeczkę wyczyścić teren. Niedużo. Na szczęście odiory tu jeszcze sobie to zbiorę. Dobra. Na jaką ja to wysokość będę potrzebowała? Na pewno tutaj... tutaj właściwie dioryt nie będzie potrzebny. Tak, dioryt, tutaj będą skrzynki. Tutaj już by był poziom lejków. O, trochę za nisko jestem. Będę musiała trochę opróżnić tutaj miejsca. Dobra. Na razie.
zrobione. Dobra. Czyli tak, tu jest poziom lejków, później jeszcze raz, dwa, trzy. Tak mniej więcej wysokość będzie i jeszcze wyższe oczywiście to będzie, ale to dopiero jak będę dalej budować. Okej, to chyba jeszcze muszę trochę tutaj opróżnić. Tak. Dobra. No dobra, robię to bardzo niechlujnie, ale jakoś tam przejdzie. Dobrze, czyli tak, tutaj skrzynię, to będę musiała już chyba ustawić sobie. Światełko na razie idź sobie stąd. Mamy tutaj. Okej, czyli tak, tutaj lejki. Nie lejki, skrzynie. Skrzynie. Tu też. I to by było na jaką szerokość? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem bym sobie zrobiła. Czyli tutaj jeszcze skrzynia by weszła. Coś tak mniej więcej w ten deseń. O, głodna się robię. Było to niegrzeczne z takim beknięciem. Czyli można powiedzieć, ja chyba coś źle zrobiłam, przecież skrzynie powinny być bardziej wewnątrz. Ale nie muszą dokładnie tak być. To bym dała jeszcze... A nie, źle coś wyliczyłam. Nie, zmienię to, zmienię, bo mi nie pasuje. Tu. Nie będę robiła wszędzie tych skrzynek, tylko tutaj po prostu na razie pierwszy rząd zrobię, bo jeżeli one będą mi transportować te wagoniki stąd jedzonko, więc spoko, powinno się tutaj wszystko jakoś pomieścić. Nawet może wystarczyłaby tylko jedna skrzynia, no ale zostawię tak jak jest. Więc tak, tak naprawdę to tutaj mogę sobie już zaklepać z powrotem ten teren. To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy ja dobrze robię? Muszę zobaczyć na swoje plany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Dobra, muszę iść do skrzynek, zostawić to, co mam ze sobą. Skrzynki na szczęście mam tutaj. W większości już wypełnione, ale mogę to, co mi jest niepotrzeba, na razie zostawić. Czyli po prostu narzędzia. Chyba. Wezmę sobie jednak może tą... To mogę zostawić. Tu na razie kamień też. Nożyce tym bardziej mi się nie przydadzą teraz. No i tym bardziej jeszcze strzała jakaś tam. Patyczki to może będzie potrzebne. No dobra. Czyli tutaj będzie brzeg. Tak. Okej. I na to idą lejki, które generalnie już mogę część tutaj postawić sobie. Nie wiem, czy ich jednak za mało nie zrobiłam. Czyli tak, pierwsze lejki sobie tu idą, a kolejne tu. Tak, za mało. Bo ja chyba coś w ogóle pomyliłam z szerokością. Bo to w tamtą stronę ma iść. To w tą stronę ma być długie, a w tą krótkie. Odwrotnie powinnam zrobić. Tu ma być raz, dwa, trzy, cztery, no i jeszcze jeden, piąty. Tak. Tu. 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 Za malutko jest. Dobra, ale... Jeszcze tutaj dalej teren trzeba zrobić, opróżnić. Czyli ta skrzynia jest za dużo. To mogę jeszcze inaczej. Nie musi być ta skrzynia. I lejek będzie po prostu w tą stronę jeden. Lejek jest. O, w tą stronę pójdzie sobie. Tutaj już by był brzeg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeszcze dwa. Siedem i osiem. I taka by była długość. Trochę ciemno tu mam. No.
A, już opróżnię całość tutaj. Dobra. Teraz to. No i tu powinnam mieć tak naprawdę lejki, ale nie do końca. Pierw sobie jeszcze coś muszę zaplanować. Czyli tak, tutaj sobie idzie jeszcze dioryt. On ma być dotąd, czyli tu jest brzeg. Dobra. Coś mniej więcej takiego to ma być. Okej, okay. Jak ja sobie zobaczę tabliczki później i potem lawa. Czyli tak, tu będą tabliczki nad tym. Później na to pójdzie lawa, czyli dwa poziomy już mamy wyżej. Trzeci. I potem jeszcze jedno wyżej. Dobra, to zrobię tak. Zrobię sobie schody. Okej. Coś próbuję wymodzić. Nie wiem, czy mi się uda. Dobra. Ile tu mam już tych? Raz, dwa, trzy. Tabliczki, lawa, odstęp i dopiero ziemia. Tak. Czyli na tym poziomie, gdzie już tutaj postawiłam klocek, to powinna być ziemia. No dobra. Czyli generalnie mogę sobie taką ramkę jeszcze raz tutaj zrobić. Tak, jeszcze jedno dalej. Na pewno tym nie rozpruję. Jeszcze jedno i jeszcze jedno. Chyba dobrze. Okej. Dobrze? Czy jeszcze tutaj? Tu jeszcze jedno. O, jeden poziom, właśnie. Dobra, to jeszcze zacznę z tej strony, bo tu będę musiała też położyć tłoki, potem musi być jeszcze odstęp. Raz, dwa, trzy, cztery. I na tym poziomie właśnie też ma być chyba tłok, tak? Nie. Tłok nie, tu będzie poziom ziemi, potem jest odstęp i potem dopiero tłok. O, je jeszcze muszę do góry zrobić. O! Byłam tutaj. Dobra, żebym czegoś nie pomyliła. Jestem powyżej jednego poziomu. Tak. Dobra, coś nie policzyłam. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. No bo tu pojąć. Tabliczki, lawa, odstęp. Ziemia. Potem mają być tłoki na tym poziomie ziemi. Dobra, chyba dobrze robię. Okej. Okej, tu jest ziemia. Teoretycznie ziemia. Nie wiem, czy ziemię w ogóle postawię. Zobaczę. I tutaj mają być tłoki. Na razie to zlikwiduję, bo nie wejdę. To... Tylko ja muszę to zrobić jeszcze inaczej. Zaraz. Pikczu, nie chcę cię na razie tutaj. Sorki. Bo buduję. Idzie mi to bardzo topornie. Z dwa. Przeszkadzasz mi. Skała. Idź sobie. No. Trzy. Cztery. I pięć. Ok. Czyli mogę tutaj już dać klocek. Jeden. Ale oczywiście, że pomyliłam. Jak tu ma być ziemia? Tu jest poziom ziemi. To jeszcze powinno mi jedno wyżej dać. Źle policzyłam. Ojej, jak mi poszło. Podziorawiłam wszystko już od razu. Dobra. O, jeden poziom wyżej tu powinno jeszcze być. I dopiero teraz tłoki. To, to, to. Czy? Jest. I teraz tutaj. Dopiero tak. Tak.
Okej, okay, tutaj tłoki i o dwa chyba jeszcze poziomy muszę wyżej zrobić tutaj, zanim zakończę spawnera. Czy mnie to wyjdzie, to nie wiem, naprawdę. O, już coś popsułam. Dobra, to sobie może brązowe zostać, to nie będzie w żaden sposób jakieś tam bardzo estetycznie. Ma działać po prostu. Dobra, tak, tutaj tłoki, tutaj by było. Dobra. Zaraz moje plany, jak tam wygląda. Ziemia, aha, tutaj będą... Dobra. To już wiem, zapomniałam jeszcze o redstone'owych narzędziach. Ale spoko, jeszcze przy okazji po ziemię muszę iść. Wezmę jednak z ziemią, to zrobię. Płytki naciskowe zaraz sobie też zrobię. To pójdę jeszcze do domu po te rzeczy. Szybciej będzie, tak? Czyli ziemię jeszcze wezmę. Właściwie to 5 sztuk potrzebuję tej ziemi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na długość. I jeszcze te płytki naciskowe. I coś jeszcze miałam wziąć. A, redstone'owe narzędzia. Zapomniałam, jak się to się nazywa. Czy to jest przewodnik, czy tam coś innego. Przekaźnik. I też będę potrzebowała 5 przekaźników. Okej, okay, jak się je robiło? Przekaźnik. Pamiętam, że bruk był potrzebny. Przekaźnik. Mhm. A nie. Kamień, 2 pochodnie i 1 redstone. Okej, okay, coś tam się znajdzie. Kamienia mam dużo. Redstone'ika jeszcze nie wzięłam. No, weźmiemy sobie na razie tak. I... Potrzebuję tak naprawdę 3 przekaźniki tylko. Kamień, kamień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest. Dobra, to powinno maksymalnie tylko... Nie tutaj. Tylko tyle zrobić. 8 nie. 3. Więcej nie potrzeba. Dobra, kamień miałam przecież tutaj. No dobra, to mam to wzięte ze sobą. Kamień sobie już tutaj z powrotem rzucam. Tutaj też się zmieści. Okej. Okay. No dobra, to idę z powrotem. Może spawnera od razu wezmę. Pierwszy raz robię takiego spawnera, ze spawnerem w ogóle. Nie wiem, czy to się w ogóle uda. Zobaczymy. Lawy nie wzięłam. Dobra, mam wiaderko? Mam wiaderko. To lawę mam i tak na dole. Powinnam wziąć jeszcze rusztowanie, by było mi na pewno dużo, dużo łatwiej. Ale po co? Ja sobie zawsze lubię utrudnić. Dobra. Tu będą przekaźniki i tutaj... Ale się sobie tak zrobię. Tutaj by był spawner. Nie wiem, czy ja nie mylę czegoś tutaj. Nie, za wysoko by był... Tutaj by był spawner, to się zgadzałoby. Spawner. Ok. A tutaj by były przekaźniki. Dobra. Uf, nie popsułam. Ok. No i tutaj by była ziemia, którą zaraz tutaj sobie wrzucę. Teraz, dobra, tu jeszcze rama będzie, za chwilkę, ale tak sobie mogę zrobić. Dobra, teraz tak, co potrzebuję, to jeszcze te płytki naciskowe, czyli muszę skorzystać z warsztatu. A tak w ogóle to dzisiaj już też głosowałam, wczoraj też, wczoraj co prawda nie nagrywałam, bo weszłam tylko na chwilę na serwer, tylko po to, żeby zagłosować. Także dzisiaj będę mogła sobie odebrać głos, ale najpierw skorzystam sobie tutaj... Dobra.
płyta. Bo kamienia wzięłam, nie wzięłam ze sobą. Dobra. A właściwie kamień mam koło siebie. Tu. O. Jedna płyta już jest. Tu potrzebuję chyba więcej. Dobra, mam 4-5 płytek, wystarczy. Nie wiem, czy nie pospieszyłam się. Okej, okay, działa. Okej, okay, działa. Czyli teraz potrzebuję bloczki spychające, krówki. Dobra. Żeby mnie nie zepchnęła. To już mogę zabudować też. Tak wygląda, tak mniej więcej. Dobra. I tutaj chyba też mogę dać dioryt po prostu. Teraz zobaczę. Tak. Auć. Tak mnie zepchnęło. Dobra. Chwilowa próba. Działa. Dobra. Jest dobrze. Okej, okay, i teraz tak, i tu jeszcze powinny być, tu jeszcze chyba powinny być leje, bo tak naprawdę to ja mogę zabudować tutaj tą część. I chyba tą ze spawnerem też, bo generalnie chcę, żeby tylko się spawnowało to na górze, ale może pierw dałabym tutaj od razu jajko. Mam nadzieję, że mi się krowy nie zaczną spawnować. Okej, okay, będą się spawnować. Światełko poproszę. Nie wiem, czy to zadziała. Dobra. Jak coś, to będę ręcznie na razie zabijać krówki. Chyba coś takiego mniej więcej ma być. I tutaj będą właśnie lejki. To właściwie mogę już też zabudować. Okej, chyba sobie tutaj schody zrobię, będzie najprościej. Wejściowe jakieś. Dobra. No i tak, tutaj generalnie to mogę sobie też już zagrodzić. Tutaj sobie zrobię schody. Tutaj lejki, to zaraz je sobie zrobię. Ile mi zostało skrzynek? 8. To też niewiele. Lejki. 8. Okej, okay, nie jest dużo. Ale założę to, co już jest. Ile jeszcze by mi... Raz, dwa. I tutaj będzie 5, czyli 7 jeszcze lejków by mi się przydało. To już też mogę zabudować. Ale spawner chyba nie działa, bo mi się nic tutaj nie tworzy. Może ja coś źle jednak zrobiłam? Chyba sobie jakieś jeszcze wejście muszę zrobić osobne.
Okej, najpierw to jeszcze muszę iść po drewno, bo nie mam tutaj tych lejków, 7 lejków. Ile już zużyłam? No sporo poszło żelaza, czyli do domciu. Muszę trochę skrzyń zrobić. Piętnaście, to jeszcze to wykorzystam. I skrzynki. Dzięki. Okej. A mnie jest tylko 7 lejów potrzebne. O, i będzie. Idealnie. Dobra. Mam nadzieję, że czegoś nie pomyliłam z czankami. Dobra. Zaraz zobaczę jeszcze sobie. Tu się czank kończy. 7, 8, 5. I tutaj jest na 4, 2, 2, 6. Można powiedzieć 7, 8, 4 na 4, 2, 2. Czyli tak naprawdę powinnam mieć dotąd. Możliwe, że coś pokićkałam. 7, 8, 4, 7, 8, 5, ale nie dalej niż 4, 2, 3, 9. Ok. Będę musiała iść zobaczyć, jak ja zrobiłam to, czy było w ogóle dobrze zrobione. Jak coś, to powtórzę. Dobrze. Ok, na razie sobie tu oświetlę. Nie, no dobrze jest, bo tutaj jest ten niedobry, znaczy ten czan, gdzie są już krowy kolejne. Dobra, spróbujemy dalej. Najpierw zlikwiduję sobie to. Ok. Ok, to jest zrobione. Tutaj powinny iść tabliczki. Oczywiście drewna nie wzięłam tyle, ale tabliczek gdzieś mam sporo, więc mogę to sobie spoko jakoś wykorzystać. Chyba za długie to zrobiłam generalnie, bo jak będzie spychać krówki? Nie wiem, a jeszcze nic nie działa, więc w ogóle czy to zadziała, to też nie wiem. Dalej sobie schody zrobię jeszcze raz. Jak ja schody robię. Troszkę mi nie wyszło. Dobra, i tutaj trzeba trochę uwolnić, żebym mogła wejść. Tak jest. Jeszcze trochę. Okej. I chyba to nie działa. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłam. Może jest za wąskie? Chciałabym mieć spawnera krówek. Ale zaraz, zaraz. Nie, no dobrze, bo jak tutaj bym weszła, to mnie zepchnie. Tak, właśnie o to chodziło. No dobra, to tutaj sobie kończę budować. Dobrze, jest na dobrej wysokości. Tak, tutaj już mogę zakończać budowlę. Na wysokość na 2 ma mieć. Chociaż nie wiem po co. Myślę, że mogłoby być też niższe. Popatrzyłam sobie na budowę podobnego spawnera i możliwe, że coś całkowicie pomieszałam. Dobra,
jeszcze to zlikwidować. Jeszcze to zabuduję. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Będę musiała jakoś inaczej przejść tam na drugą stronę. Chwilowy będę musiała chyba sobie zrobić pomost, żeby tam zatkać, chyba że z tamtej strony. Nie, nie Nie. Nie znam się na takich rzeczach, ale chciałam mieć koniecznie własny spawnerek. No i właśnie chyba nie do końca mi to wychodzi. Dobra, to chciałam zaklejstrować. Dobra. To. Nie tu. Okej. Dobra, tak może być. I teraz tu jeszcze. Można powiedzieć, prawie się samo zabudowało. Tu jeszcze. Mogę sobie tam z tamtej strony iść od góry. Chyba. Nie, nie wiem. Nie. Dobra. Jeszcze mam diorytu trochę. To już mogę właściwie zlikwidować. Tak jest. Chyba że zrobię sobie tutaj szklane miejsce, po to, żeby patrzeć, jak to tam, czy się w ogóle coś robi. Okej. Auć. Czyli tu już mam zabudowane. Dobra. Teraz z tej strony będę musiała sobie podejść. Nie to. To chciałam. Tu. Jest w porządku. Teraz jeszcze tylko to. Nie tak. Tak. Dobra. Chyba jest dobrze. A to takie wątpliwe, chyba jest dobrze. Okej. Okay. A może podejrzę sobie, bo mam nadzieję, że nie zniszczę spawnera. Może nie powinnam go tak ukrywać? Sama nie wiem. Ogólnie kręci się, działa. Może za bardzo go tak... Nie wiem, naprawdę nie wiem, powiem szczerze, co ja tam pomyliłam. Jeszcze muszę sobie tu przejście jednak zrobić. I tą półpłytkę położyć. Może od dołu nie powinnam tego jakoś też zakrywać. Tu powinnam sobie drzwi zrobić tak naprawdę. I chyba tak zrobię. Na razie sobie tego zaklejstruję tutaj ziemią, żebym wiedziała, gdzie to jest, gdzie powinnam zrobić te drzwi. No i jeszcze po szkło sobie pójdę. Dobra, to jeszcze szkło. I drzwi.
Szkło i drzwi. Szkło się znajdzie, tak mi się wydaje. Nawet na pewno. Wezmę sobie na razie półstaka. I co ja jeszcze miałam wziąć? Drzwi. I mogę zostawić już te rzeczy tutaj. Redstone też nie będzie mi teraz potrzebny. I żelazo też nie. Mogę też zostawić już to i tłoki, tłoka właściwie jednego. To sobie... A, mam jeszcze skrzynki. To mogę tu zostawić, a tu zostawię sobie tłoka. I co jeszcze miałam do zostawienia? Na pewno drewno, a i tego zielonego glutka. Tak, i drzwi. Może sobie wezmę drzwi akacjowe. Mam coś takiego? Mam, nawet dużo. Wystarczy. I mogę zostawić sobie jeszcze redstone'owe pałeczki. Narzędzia redstone'owe tu są. Ok. Po co ja wziąłam home, jak jestem home? A lawa? A, tak, miałam, lawę mam na dole. Lawa. To gdzieś sobie wodę zostawię na chwilę. Ale już sobie napełnię, wypełnię szkłem tą część tutaj. A, i jeszcze, no przecież Ale właściwie jak krowy będą wpadać, to ja nie potrzebuję tabliczki. Dobra, na razie założę to, co mam założyć. Powinnam jeszcze te tabliczki wziąć. Tabliczki na to lawa. Czy ja dobrze robię? Tabliczki tu i piętro wyżej lawa. Dobrze będzie. Aha. A może jednak powinnam odkryć z tej strony spawnera? O. Tylko, że więcej chyba będę potrzebowała znowu lejków. O, Akira Masuhiro. Okradli go. Chyba się nie udało, bo nie działa. No, nie działa. Coś musiałam namieszać. Krówki. Zaraz, zaraz. Czy przypadkiem tam za mało miejsca nie mają krowy? Zaraz, zaraz, zaraz. Jeszcze sobie zobaczę tu. Nie, okej. Powinny się zespawnować tu, ale one na półpłytkach się nie mogą zespawnować chyba. Coś namieszałam. Będę musiała przejrzeć cały schemat i najwyżej jutro dokończę, bo coś nie wyszło. Coś nie wyszło i to bardzo. Na razie sobie to zaklajstruję. Pójdę do domciu. Zostawię rzeczy, to co mam do zostawienia. I muszę sobie rozrasować cały schemat. Zobaczyć, jak to ma być. Ok, szybki jeszcze sobie, znaczy szkło sobie zostawię, te drzwi też, bo jeszcze tam będę szła przecież następnym razem. A dzisiaj jeszcze powinnam zebrać z pola tak naprawdę uprawnego, bo tam już powinno wszystko dojrzeć. Bo poprzednim razem powiedziałam, że zbiorę. Już podejrzewało to wszystko. A jak tam dynki?
Nudynki to jeszcze tak nie do końca, ale właściwie to już połowa jakby nie było wyrosła. To mogę je zebrać, a jak tutaj... O, z arbuzami to trochę gorzej. Arbuzy najwyżej jeszcze zostawię. Naprawa, jedwabny dotyk mam. Dobra, to zaczniemy może od dyniek już. Tak. Mam nasiona dyni, czyli coś zniszczyłam. Tak, tu. Czy jeszcze coś zniszczyłam? Na szczęście jedno tylko nasiona były, ale lepiej sobie przejrzę tutaj. Tu nie ma. Mhm. Tylko to chyba zniszczyłam. Ta. Dobra, to jest ponad, prawie jest tak. Dynki zostawiam, czyli arbuzy zostawiam, teraz ziemniaczki, nie, marchewka. Marchewka to tak też cienko widzę tutaj wyrosła, więc ją jeszcze chyba ją sobie zostawię. Buraczki też nie do końca, chociaż w większości wyrosły, bym powiedziała, to mogę je zebrać. Za dużo zebrałam. No, nieuważna jestem. Jedną chwileczkę, za chwilkę wracam, sekundkę. Dobra, czyli tak, buraczki już schowałam, nasiona, gdzie ma buraczki? A, tutaj są. Już niedługo się zapełni skrzyneczka. No i tak, jeszcze sobie zobaczę ziemniaczki, jak tam wyglądają. Ziemniaki chyba w lepszym stanie już są, widzę. Chociaż też niektóre tutaj, widzę, nie podejrzewały. Mało przybywałam w tej części działki, dlatego tak to wszystko tak wolno rośnie. Dobra, ale zbiorę to, co jest. No, już jakiś brzydki ziemniaczek się... Dobra. Ale co jak... Najwyżej znowu się posieje samo. Naprawdę będę musiała pomyśleć nad magazynem. I może wrzucę to jako kolejne plany. Wezmę sobie tu, wrzucę. To przełożę tu. A to tutaj. I chyba dorzucę to do jakich, jakie mam kolejne plany. Rozbudowa tutaj całego systemu magazynowego. I chyba zrobię... A nie, z lejami chyba nie będę robiła, chociaż... Jeszcze pomyślę nad tym. Dobra, teraz zboże.
O, tu jedno nie zebrałam, widzę. Zboża to ja za dużo już nie mam, ale sporo też wykorzystałam tak naprawdę. Okej, okay, czyli tu już mam pełną skrzynię nasion i nie zamierzam więcej już gromadzić nasion, więc sobie już tu wrzucę do przerabiarki na mączkę kostną. Niech sobie tutaj robi. No i zobaczymy, jaki jest stan kaktusów i trzciny cukrowej. No tutaj słabiutko. Tu już trochę więcej, okej. Okay. Też za dużo nie ma, ale jest i tak dużo lepiej, jak było. Ok. Powoli też się robi. Ok, czyli tak, będę musiała sprawdzić sobie schemat spawnera, co ja tam źle zrobiłam. I rozbudować magazyn na farmie. To muszę sobie zaraz to dopisać. Mhm. To będzie który? 3, 4, 5, 5. Rozbudowa magazynu na farmie. Okej. No i tutaj jeszcze do spawnera dorzucę z tej strony 6 punkt. Tak trochę nie po kolei, ale jest to... sprawdzenie. Właściwie to nie. Nie musi być to, bo przecież to jest spawner krów. To więc to będzie pod tym punktem tak naprawdę, bo to jest jeszcze niezrobione, bo nie działa. Dokończenie budowy farmy bambusa, nazwanie koni i dekoracja stajni. To może poczekać i rozbudowa wejścia do portu. Rozbudowanie wejścia do portu. Aha, do tego drugiego. Dobra. Okej, okay. Czyli dzisiejszy plan się nie udał. Nie do końca. Bo na razie spawner jeszcze nie działa, ale trzeba by było jeszcze odebrać sobie nagrodę. Także zaraz sobie wezmę głos, odbiorę. Mam już jeden kluczyk, więc sobie lecimy na warp nagrody. No jeszcze tak naprawdę muszę pomyśleć, co z tymi skrzynkami i koszulka robimy. Może gdzieś na działce po prostu zrobić jakiś wzór? Jeszcze nad tym tak dokładnie nie myślałam. Szablon kowalski. No nie jest źle. Zaraz zobaczę sobie. Nadzorca. Ok. Home. Zobaczmy, czy ja już taki mam. Chyba tak. Fajna nagroda, powiem. Szablony. Mam. To już będzie czwarty. Zawsze jakąś fajną zbrojkę można sobie udekorować. No dobra. To tak naprawdę na dzisiaj to będzie wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Tam będziemy kończyć wtedy spawner. Zobaczymy, czy zadziała. Także dziękuję bardzo, trzymajcie się, pa, pa!